Siema, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale i po pierwsze bardzo dziękuję za 200 subskrypcji. Znaczy to dla mnie naprawdę wiele, ale spokojnie, to specjal jeszcze nie jest. No mam, powiedzmy, nagrany taki odcinek specjalny z uwagi na tą, na ten pie na piękne wyda to dla mnie piękne wydarzenie wbicia 200 subskrypcji, ale na razie zajmijmy się czymś innym. A pogramy sobie Wiedźminami KP. Wiedźminami KP. Całkiem mocna talia, szczerze. Obecnie nawet widziałem, że tam jest, jak patrzymy, jako jakaś w ogóle meta uznawana w tej chwili. Nie gram ją na tyle dużo, żeby móc rzeczywiście stwierdzić, czy naprawdę jest aż tak potężna, jak się o niej mówi. To jest moja wersja, którą ja gram. I jest ona, powiedzmy, dość podobna do tych wszystkich, które są, z jedną różnicą. Konkretnie, jak możecie zauważyć, gram Geralta Igni. I wiem, że możecie się w sumie trochę zdziwić, dlaczego akurat Geralt Igni jest w tej talii, ale ja naprawdę mogę powiedzieć, że moim zdaniem jest o tyle mocny, że kontruje i na przykład Via i Cerys, bo to jest kluczowe, że Cerys jest fatalna. Znaczy, Cerys fatalnym matchupem dla nas, gdyby nie Igni, który naprawdę robi ogromne punkty. No dobra, no to przejdźmy do tej talii. Nie chcę jakoś bardzo jej omawiać, może już po meczu. Zobaczycie, jak to będzie mniej więcej wyglądało w trakcie gry. Generalnie chcemy zagrać pod jak największy carry over, czyli zagrywamy najlepiej w pierwszej rundzie i Erlanda, i Vesemira Mentora, żebyśmy mieli na każdym Wiedźminie po 2 punkty carry over. Dobrze. Na co gramy? Na lockdown. Dobrze, dobrze. W takim razie, okej, okay, bardzo dobrze, że Wiedźmina Szkoły Gryfa na obecny moment. O, dobrze, i Erlanda, i Vesemira na ręce. Na pewno tak, wywalamy rycerza. Raczej wywalamy Eskela, bo ich tak potem dobierzemy. I myślę, że Lamberto też. Dobrze, to rozpoczynamy z Wiedźmina Szkoły Gryfa i wzmacniamy go. Dlaczego gram kryształową czaszkę, a nie czymkolwiek innym? Znaczy, po pierwsze, kryształowa czaszka jest generalnie bardzo mocnym manewrem w tej chwili, a po drugie chodzi o to: adrenalina 3 na koniec swojej tury, zdej losuje wrogie, nosi 3 punkty obrażeń i zablokuj tę kartę, czyli jeżeli ten Wiedźmin ma Veila, to będzie tak co tury zadawał 3 punkty obrażeń. No, jest to troszkę, myślę, że to jest trochę za mocne jednak, no, nawet oczyścił, bo widzi, jak to jest po prostu potężne. Ja zagram drugiego w takim razie i będę starał się tworzyć te 2 punkty za turę. Nie ma co, jest to naprawdę ogromnie, ogromnie mocne. Dobra, to teraz myślę, pójdzie niedługo Erland. I potem zajmiemy się jakimiś, może jakieś ćwiczenia strzeleckie pójdą. Jakbyśmy ewentualnie potem z desantu zagrali na przykład Adepta. Oczywiście na adrenalince zagramy jeszcze Vesemira. Taki jest plan. Vesemir jest o tyle mocną kartą, że nawet jeżeli nie zagramy go w pierwszej rundzie pod carryover, to daje nam naprawdę ogromnie dużo punktów w innych rundach, bo przez to, że to jest taki lekki spam Wiedźminów, to Vesemir ich oczywiście wszystkich wzmocni. Ramon pewnie będzie pod blokadę, tak obstawiam, w sensie do tego, co blokuje, pewnie zagra. Zgadłem? Tak. A było do przewidzenia. W takim przypadku nasz przeciwnik robi spore tempo, bardzo duże tempo. No my oczywiście tutaj będziemy bić dalej i teraz raczej poleci Erland w takim wypadku, żeby wzmocnić jednostki u mnie w talii. I jak zagramy teraz desantu, na przykład Adepta, to jak już zagramy z desantu, agenta księżna, to w sumie ciekawe. Jak zagramy z desantu Adepta, to potem możemy zagrać ćwiczenia strzeleckie i ten adept będzie wzmocniony od Erlanda. Okej, okay, widzę, że Wiedźmin Szkoły tego gryfa poleciał. To mi daje możliwość.
Nie wiem, czy to nie będzie w takim wypadku desant na Talisa pod olej. Myślę, że to też nie jest złe zagranie w tej chwili. Zdecydowanie podoba mi się to. Raczej. Tak zrobimy najprawdopodobniej. Okay. I w tej chwili mamy już, jak coś, adrenalinę na Wesemirze. Nawet jak mi zablokuje, to już nie będzie to aż tak duże tempo mojego przeciwnika. Jakby mi w tej chwili, zakładając powiedzmy, zablokował konnicą Wiedźmina, ale dobra, leci Bratens, widzę, czyli sporo oddaję w tą rundę. Warto wiedzieć. Będzie ciężko, tym bardziej na razie igi nie mamy. Chociaż gdyby to na szóstkach weszło, to byłoby naprawdę nieźle. Brakuje jednak trochę punktów jeszcze do igni. Ale spokojnie, myślę, że to jest dobry Wesemir Mentor, albo możemy jeszcze zagrać ćwiczenia strzeleckie. Chociaż prędzej najpierw zagrał tego Keldara jednak po prostu. Więc raczej Wesemir Mentor leci. Zdecydowanie i bijemy Wiedźmina szkoły Gryfa, tak. Wiedźmina szkoły Gryfa stąd. I teraz najprawdopodobniej poleci Keldar. Tak. Zresztą myślę, że mogę Wesemirę zagrać na pierwszy rząd zdecydowanie. Z uwagi na to, że jednak Keldar będzie bić na tym, znaczy nie bić, tylko tworzyć na tym tylnym rzędzie. Okay. Bardzo późny sierżant. I oczywiście mogę to spasować, ale obawiam się troszkę balu maskowego. Chociaż przeciwnik powinien mieć jeszcze jedną blokadę, więc w takim wypadku mógłby zablokować mojego Keldara, co też mi się nie podoba. W takim wypadku już wolałbym, nie wiem, Berengara na przykład zagrać. Dobre pytanie, bo rzeczywiście przeciwnik ma ciągle blokadę jedną. Jednak chciałbym wyblidować go z balu. Tu brakuje mi jeszcze dwóch punktów, żebym miał ładne igni, więc po prostu na razie poleci Berengar. I bijemy dalej Wiedźmina. Okej, Impera. I to mi daje potencjalne igni, ale jak widzicie, jeszcze jedno rozmieszczenie. Więc jeżeli nie zagra dwóch rozmieszczeń w ciągu jednej tury, to jest bardzo możliwe, to będzie mieli przepiękne igni. Więc. Spróbujemy. Chociaż, kurde, z drugiej strony to jest bardzo dobre igni. Nie wiem, czy tego nie wziąć w tej chwili. Chociaż igni będzie bardzo mocne z drugiej strony na Joachima, jakby zagrywał. Tak, to też jest prawda. Więc ewentualnie nawet mogę to spasować albo zagrać, nie wiem, jakieś ćwiczenia strzeleckie, może co najwyżej, czy jakieś straż. Chociaż nawet myślę, że pas nie jest zły, bo nawet jak będzie mnie blidował na balu maskowym, mam ciągle igni. Znaczy, kurde, nie wiem. Ja bym to w sumie przycisnął dalej. Myślę, że możemy to spróbować cisnąć dalej. Nie widzę przeciwwskazań. Niestety słabo trafił Wiedźmin. Ale też tutaj tak oddamy tych. Nie chcę mieć kontrolę, żeby bal od niego wybidować. Kup. Kup podobno Rodowida. Ciekawe. Rzeczywiście ciekawe. Potencjalne igni nam się również zwiększa.
To jest 6 punktów, więc no nie wyrobimy tego, więc to jest igni w takim wypadku. Myślę, że to jest dobre igni. Bo Keldar tutaj rzeczywiście jest. Keldar jest dość słaby, żeby teraz zagrać. To robi tylko 6 punktów, więc igni raczej poleci. I tak wyciągnęliśmy od niego jedno kup, więc myślę, że jest dobrze. Chociaż zobaczymy co teraz. Szkoda jeszcze, że ten tak słabo tą konnicę uderzyło. Myślę, że tego najbardziej tutaj żałuję. Ciekawe, czy teraz by jakiś może Jachim pojechał? Nie, łowca. To myślę, że możemy z działania, przepraszam, nie działania, tylko ćwiczenia zagrać raczej, bo tutaj on robi jeszcze, będzie 35-33 mamy. Mamy 2 punkty przewagi w tej chwili, tak spokojnie. Bardzo się cieszę, że blokadę od niego wycinaliśmy. Jeżeli się nie mylę, ma ciągle jeszcze jedną konnicę, prawda? Tak. Czyli jedną z jego kart jest konnica i jedną jest coś jeszcze. Jedną z kart jest konnica, jedną coś jeszcze i bardzo możliwe, że to jest bal maskowy. Jeżeli to jest bal maskowy, to nie można z tego wyrobić, bo on będzie miał generalnie 38 punktów po zagraniu konnicy, po okrwawieniu 40. Ja robię 6, 43, czyli no nie wiem w sumie. Może to jakiś Joachim? Dobra, spróbujemy to zagrać. Jak coś, to do ostatniej karty go będziemy cisnąć. No jakby zagrał Joachimat, nawet mi to pasowało, ale nie, spasował, więc dobrze. Mamy w takim razie kontrolę nad rundą. Mamy wciąż Keldara. I możemy spróbować go wyblidować z balu maskowego. Jakby się udało. Stracił jednak kup, więc mogło być lepiej, nie jest najgorzej. To tak, tego raczej wymienimy stąd na pewno. I raczej mentora też. Chyba. No, chyba tak. Chyba zdecydowanie tak. Leo, dobrze, to ciśniemy. Keldar może być po prostu zablokowany, więc nie wiem, czy chcę go zagrywać. Raczej po prostu po Wiedźmini pójdą. Taki tempo blitz trochę. Może desant na coś, na co rycerza? To raczej na ostatnią rundę wolę zostawić może. Ewentualnie Keldar. Niech będzie Keldar może. Ciekawe, czy zostawi sobie jeszcze bloka. Pewnie tak. Obstawiam, że nie wymieniał go. Tak, zdecydowanie, tak jak myślałem. Dobrze. Wiedźminów z drugiej strony chętnie sobie zostawił na ostatnią rundę, ale myślę, że ciężko będzie raczej, żeby zostawić ich sobie. Z kolejnej strony może nie ma balu maskowego, tak? Gdybym tak zagrał teraz Wiedźminów. I to, za ile oni by weszli? 15, 22. Zagrywa 9, 13. Joachim najprawdopodobniej by to zrobił, ale sprawdźmy. Mistrz kamuflażu. Ojojoj, bardzo wolno to grasz, panie. W takim razie uzurpator to robi. O tak, właśnie, bo uzurpator to robi, to jest istotne. Nie, to gramy to dalej. W takim razie tempo blitz robimy. Bo rzeczywiście uzurpator by to zrobił. A tak musi zagrać najprawdopodobniej Roderika pod bal maskowy, który nawet nie ma pewnie.
Właśnie. Jedną z jego kart jest najprawdopodobniej uzurpator w takiej chwili. I pewnie Joachim. Obie to chyba robią. Chociaż zależy, po co to trafi do Joachim. Byli pod truciciela, to raczej to powinien zrobić. Z Tristentesem też zostawi na ostatnią rundę. Ach, kurde, nie wiem. Jakby nie zrobił tego Joachim, to byśmy w świetnej sytuacji. 15, 27, 43 potencjalnie. Kurde, ty liczę. Rozpasujemy to. Coup de grâce. Dobra. Jeżeli to jest coup de grâce pod Joachima, to to zrobi. Ale w takim wypadku zostanie mu tylko uzurpator na kolejną rundę najprawdopodobniej. Muszę to pod arystokratę zagrać. Chyba, że Joachim. No ale to Joachim jest arystokratą. Rzeczywiście, bo nie mógł być Joachim, żeby miał kup ciągle na ręce. Więc skoro miał kup na ręce. Ale panie przeciwniku, ja tu czekam. Już tak musi to. Pod jakiś właśnie Joachima zagrać najprawdopodobniej. Uzurpator, dobra. Nie ma uzurpatora. Chyba to wyrobi uzurpatorem. Tak, 33, chociaż. Chyba ledwo to wyrobi, wydaje mi się. Tak gdzieś 1-2 punktami najprawdopodobniej. Tak, jednym punktem to wyrobi niestety. Ale okej, nie ma już uzurpatora, nie ma kup, więc ma Joachima, ale ma tylko Joachima w tej chwili. Nie powinien mieć już zbytnio więcej goldów. Okej, Geralt jest świetny. Możemy Geralta pod adepta zagrać. Mamy jakąś kartę z adrenaliną z drugiej strony. Nie mamy chyba. Nie, to wymieniamy. To, chyba że to wymienić. Nie wiem, możemy to wymienić i go dobierzemy potem wtedy, dobra. Okej, jest bardzo dobrze. W takim wypadku. Leci Geralt. Geralt w adepta. Dobra, powinniśmy to wygrać. Potem nie, ćwiczenia strzeleckie nie. Zagramy mutację selektywną pod mentora. O, mentor. Ale to jest tylko 5 punktów. Bardzo ładnie. I tak, mutacja selektywna pod mentora. I wymienimy oczywiście ćwiczenia strzeleckie. I przemieniamy, dobra. Dobra, no i to, co dobierzemy z mentora, wyrzucimy. I zagramy na lasce, myślę, rycerza z Kedwen. Nawet nie najgorzej w sumie dobra z tego Joachima. Znaczy, nie najlepiej oczywiście, ale może dobrać, więc całkiem dobrze, myślę, i tak w ostateczności na tym wyszedł. Mentor, to oczywiście odrzucamy. Ten z desantu, czy zrobi więcej? Raz, dwa, trzy. 9, 5, no dobra, to nawet nie ma znaczenia. No i pięknie, w takim razie wygraliśmy bez większego problemu. Myślę, że dobrze rozegrana gra. Myślę, że raczej gra dobrze rozegrana. Jestem zadowolony zdecydowanie. A ja bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że się spodobało. Polecam zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie więcej filmów oglądać na bieżąco, jakichś, czy to poradników do talii, czy to jakichś talii, powiedzmy, ciekawszych, jak na przykład ostatnio Madoki pokazywałem, czy to właśnie chcesz zobaczyć ten specjal na 200 subskrypcji, to jeszcze raz polecam zasubskrybować kanał i zostawcie jakiś komentarz, bardzo o to proszę, ja wszystkie czytam i zwykle na nie odpisuję, sami widzicie. Do widzenia, no i cześć.